Stróże mówią dzień dobry. To właśnie tu przez cały weekend trwa, uwaga, 30. biesiada u Bartnika. Przez całe pytanie na śniadanie mówimy o nich, o tych ważnych pszczołach. I oprócz miodu, który jest niesamowicie zdrowy, są też produkty różne, pszczele, które są też niesamowicie ważne, zdrowe i które powinniśmy zażywać, ale oczywiście o nich, ups, już za chwilę będziemy mówić, ale teraz czas na prognozę pogody i od razu mówię, no, że jest o czym opowiadać i będzie się działo, bo jest deszczowo, temperatura jest niższa wszędzie i maksymalnie podskoczy dziś do 24-25 stopni. Przed południem najpogodniej na zachodzie i w centrum, a im bardziej na wschód, tym więcej chmur frontowych i przelotne opady deszczu. Po południu chmur zacznie się zbierać więcej, na pewno zacznie delikatnie padać na Pomorzu Zachodnim, pojawią się burze na wschodzie, a temperatura, tak jak wcześniej wspomniałam, sięgnie maksymalnie 25 stopni nad Polską Zachodnią. A ze mną już teraz Krzysztof Kasztelewicz. Witaj, Krzysztofie. Cześć. Wcześniej powiedziałam o miodzie, mówiliśmy dużo o miodzie, ale teraz czas porozmawiać o tym, czyli o produktach pszczelich, które są też niesamowicie zdrowe i ważne. Bo nie możemy zapominać na przykład o pyłku czy o pierdzie. Dwóch produktach, pyłek kwiatowy zbierany przez pszczoły z kwiatów, przynoszony i albo jeżeli chodzi o pyłek, jest pozyskiwany w poławiaczach pyłku przed ulem, albo pierzga pszczoły umieszczają w środku w ulu w komórkach i po dwóch, trzech tygodniach fermentacji otrzymujemy taki produkt jak w słoiczku. Dwa produkty bardzo zdrowe, bomba witaminowa, pełne witamin, minerału. Zalecam albo spożywać tak jak one są bezpośrednio. Możemy również rozpuścić w wodzie, wodzie z miodem, wodzie z cytryną, albo dodać do jogurtów, do deserów jako posypka. I to jest fajne, że właśnie można przełamać i to jest produkt prozdrowotny, ale jednak to jedzenie może być całkiem smaczne. I bardzo, bardzo zdrowe, bo to są rzeczy, których teraz w okresie, nie zapominamy o tym teraz w lecie, tylko przygotowujemy się do zimy, do jesieni, gdzie w diecie polecamy, żeby z jednej strony zbudować odporność, ale też dla najmniejszych, jeżeli w momentach jak nie jedzą, to mamy wszystkie składniki, które są potrzebne dla osób starszych, dla osób stresujących się. To są rzeczy, które uzupełniają naszą dietę idealnie. Tak, to jest super ważne, żeby nie przy pierwszym jesiennym katarze chwytać za pierzgę, tylko już teraz zbierać zasoby, żebyśmy w te zimniejsze pory roku jednak wchodzili z podniesioną gardą. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i oczywiście bezczelnie kradnę słoiczek. Do zobaczenia.